Hejka kochani, witam was z powrotem na moim kanale, albo witam was na moim kanale, jeżeli jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie suba, a jeżeli jesteście starzy, a nie zostawiliście suba, to ty. Co tam u was? Ja jest ogólnie drugi, jak ja to nagrywam. Mam troszeczkę jeszcze kaca, ponieważ ja normalnie nie piję, a na sylwester się napiłam i są to spuchnięta i ogólnie no nie fajna sytuacja. Trudno. W dzisiejszym odcinku będziemy testować kosmetyki z AliExpress. Obiecałam wam to już dawno temu, ale to nie jest tak, że ja się ociągałam z tym filmem, tylko po prostu te kosmetyki bardzo długo przychodziły. Ten, kto zamawia z AliExpress, ten wie, że mega długo się czeka na te kosmetyki. Mi jeszcze nie doszły dwie rzeczy, nie wiem czy one dojdą w ogóle, będę musiała zrobić spór na AliExpress. Nie doszedł do mnie blender i eyeliner, ja zamówiłam kosmetyki, których używam na co dzień, tylko że takie jakby odpowiednik AliExpressowe. Jak coś to nie są to podróbki, są to po prostu jakieś tam kosmetyki marki AliExpressowe, ale nie są robione na wzór niczego chyba innego. Nie tak jak z tymi kosmetykami chińskimi, które testowałam, które były mega podróbą na przykład kosmetyków Kylie, tylko są to serio jakieś tam ich marki. Dzisiaj będziemy je oceniać. Bozia mnie kocha i dostałam beauty blender, który mi nie doszedł. Dostałam go jako gratis, kiedy zamawiałam rzęsy. Ten, kto ogląda moje Instastory, jeżeli nie oglądacie, to proszę klikać mojego Instagrama, muszę teraz zaobserwować. I tam robiłam haul zakupowy z AliExpress i dostałam to w gratisie z rzęsami, więc super. Mam jakiś beauty blender. Nie jest to ten, co prawda, co ja zamawiałam, ponieważ on nie doszedł, tylko jakiś inny, ale ja jestem nim zachwycona. Ja już go sobie zmoczyłam, żeby nie musieć wstawać. Ma trochę brzydki kolor, ale to nie ja wybierałam kolor. Mega mięciutki, fajny, duży ogólnie, więc jestem z niego zadowolona. Kolejna rzecz, jaką będziemy testować, jest to podkład. Tak się on prezentuje w pudełeczku, ja jeszcze go nie używałam. Zobaczymy, co nam obiecali tutaj ludzie z AliExpress. Podkład nazywa się Poera. Nie wiem, jak to przeczytać. Face Foundation Krem Korektor Rozjaśniający Wodoodporny Pełny Pokrowiec. Profesjonalny matowy podkład do makijaży. Okej, ja wybrałam sobie tutaj jakiś kolor 02 Nude, czyli 102, czyli jakby drugi. Podkład kosztował 11,50, to bardzo mało jak na podkład. Możecie znaleźć gdzieś pewnie w drogerii tak tani podkład, ale nie wiem, my go przetestujemy. Ja się ogólnie trochę boję, ponieważ ja mam alergię zazwyczaj na takie rzeczy i ja nie mogę używać kosmetyków z AliExpress, na przykład Maszy to odpowiada i ona sobie czasami coś tam zamawia i używa tego i jest dobrze, a jakieś od niej pożyczyłam eyelinery kolorowe z AliExpress, bo nie były mega fajne miały kolory i mnie uczuliły, więc ogólnie opakowanie jest mega ładne, nie jest jakieś takie, wiecie, wieśniackie, tanio zrobione, to serio jest spoko. Podkład ma być podobno matowy. Mega plusem jest to, że z tego co już czuję, nie ma zapachu. Więc to fajnie. Znaczy ja bardzo lubię, jak kosmetyki pachną, ale jeżeli chodzi o takie kosmetyki z AliExpress, to już lepiej, żeby nie miały zapachu, niż żeby, nie wiem, miały jakiś chemiczny zapach czy coś w tym stylu. Okej, ogólnie już widzę, że podkład jest mega gęsty. Jeżeli chodzi o kolor, jest spoko, troszkę mógł być żółtszy, ale nie źle. Mega ładnie wygląda, nawet bez pudru. Taki zrobił mi taką porcelanową trochę buzię, taką lekki błysk jej nadał. Jak na razie ja jestem mega pozytywnie nastawiona. Zobaczymy jeszcze, jak ten podkład będzie współpracował z naszą buzią później, będziemy na niego nakładać inne produkty. Jedyne co, to widzę teraz, że trochę na czole mi wchodzi w pory. Trochę tak mi zmarszczki podkreśla. Na razie moja twarz z bliska się prezentuje tak, ale ogólnie na przykład na policzkach, gdzie nie mam za dużo jakichś takich rzeczy, wygląda ładnie. Na razie nie mogę wystawić jakieś oceny, ponieważ musimy zobaczyć, jak on się będzie sprawował dalej. Następna rzecz to korektor. Ogólnie jest mega ładnie zapakowany. Nie wiem, czy to wiedzieć, ale to opakowanie jest bardzo solidne i rzadko kosmetyki w ogóle z drogerii są tak ładnie zapakowane jak ten korektor. Korektor kosztował 11 zł, czyli jest to ogólnie ok cena jak na korektor. Korektor jest z firmy o.tfo.o, ale czekajcie, on jest przeceniony z 22 zł, więc ogólnie był drogi. Cieczy korektor krem wodoodporny z pełnym pokryciem, korektor długotrwały, twarz, blizny, trądzik, pokrywa. Gładka, nawilżająca makijaż. Wszystko wiadomo. Czemu ja mam taki ciemny kolor? 03. Słuchajcie, są tylko 4 kolory, a ja wziąłam 03, prawie najciemniejszy. Ej, słuchajcie, opakowanie jest mega ładne. Wygląda drogo. Okej, smell test. I pachnie ładnie, nie pachnie chemicznie. Ma jakiś tam zapach, ale ten zapach jest ładny. Ponieważ tak jak wiecie, ja się bałam chemicznego zapachu. No nie, jest strasznie pomarańczowy. Dlaczego nie wziąłam taki kolor? Już widzę, że jest gęsty, co jest spoko, jeżeli chodzi o korektory, bo to znaczy, że może wystarczy nam tylko jedna warstwa korektora i będzie git. Nie wiem, czy to widać, ale on ma tak zarąbiste krycie. Nice.
Damn, it looks nice. To jest tylko jedna warstwa, gdzie ja mam mega duże cienie pod oczami i ja zazwyczaj muszę używać z 5 warstw jakiegoś, wiecie, korektora mega kryjącego starcz czy z czegoś innego. Od razu wam mówię, że to nie jest tak, że ja promuję te kosmetyki, ponieważ ja nie mam pojęcia, jaki jest ich skład. Ja pewnie nie będę używać, bo się będę bać. I jeżeli macie jakieś alergie czy coś, to najpierw sobie sprawdźcie, czy możecie tego w ogóle używać. Ale to w sumie tak jak z każdymi kosmetykami, no nie? Teraz już widzę po podkładzie, że się bardzo, bardzo świeci, ale producent obiecał, że podkład będzie super matowy, więc na tej matu nie widzę. Teraz czas na puder. To jest chyba jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła, czyli brązer. Czyli brązera użyłem jakiegoś innego. Puder za to, matujący puder. Kosztował 11,40, czyli prawie tak jak wszystko. Mam kolorek 02. Says Lady Translucent Setting Powder Makeup. Długotrwała kontrola oleju. Puder prasowany Compact Pore Invisible Cosmetic Wholesome. Ogólnie jest bardzo malutki, jak na puder. Bym zapomniała! Przysięłam jeszcze pędzelki z AliExpress. Ogólnie pędzle są zarąbiste. Ja już nieraz zamawiałam pędzelki z AliExpress, więc ja wiedziałam, że pędzelki będą spoko. Ale bym zapomniała i prawie bym użyła już moich pędzelków. Smell test. Nie ma żadnego zapachu. Ej, jest przekozacki. Patrzcie, jak mi zmatowił pod oczkami. Zobaczcie sobie na różnicę, jak tutaj się błyszczy. Very fun, very fresh. Ja coś uwielbiam matową twarz. Uważam, że to wygląda najlepiej na żywo. Wiem, że dużo makijażystek lubi robić takie świecące makijaże i w ogóle. Ja też jak gdzieś na sesji byłam malowana, to robili takie błyszczące makijaże. Ale one bardzo źle wyglądają na żywo i się krótko trzymają. Już zazwyczaj nie robicie sesji 2 godziny, a ten makijaż już jest rozwalony. Ja bardzo lubię być matowa. Patrzcie, jak go jest mało. O, widzicie? Widać takie zaokrąglenie, czyli już jakby prawie dojechaliśmy do końca. Okej, ja dużo używam pudru, ale bez przesady. A jeżeli chodzi o efekt na buzi, to ja jestem mega zadowolona. Dobra, tak jak mówiłam, nie mam bronzera, więc użyjemy jakiegoś innego. A few moments later. Wróciłam, użyłam sobie jakichś tam moich bronzerów i ja to też zrobiłam po to, żeby po pierwsze makijaż był kompletny na sam koniec, a po drugie, żeby zobaczyć, jak podkład, puder i w ogóle reagują z innymi produktami i jak na razie jest spoko, nie porobiły mi się żadne plamy, jest git, ładnie to wygląda. Przechodzimy dalej do róż. Wzięłam, który oczywiście był bardzo wysoko oceniany, ale był też mega fajny i sama go chciałam sobie przetestować tak ogólnie. Zacznijmy od opakowania. Opakowanie mega ładne, mocno zapakowane. Ach. Nazywa się on 52 Blusher. Kosmetyki się nazywają Ixie. Patrzcie, nie słodziutki! Jest to taka pieczątka. Kształcie serduszka i tutaj jest produkt, który używacie na tą jakby pieczątkę, robicie sobie pieczątki i potem to dopiero rozsmarowujecie. Ej, ładnie jest zapakowane, tak konkretnie, to jest ogólnie chyba jakaś marka, która po prostu sprzedaje na AliExpress. Ej, przepięknie pachnie cukierkami. To jest serio chyba jakaś po prostu marka, ponieważ to nie jest jakieś, wiecie, główienko, tylko coś rzeczywiście spoko. Ja mam kolor 01, taki bardziej czerwony. Teraz przeczytajmy, co nam obiecuje producent. Produkt kosztuje 11,21. Czyli spoko jak na róż, Blusher Powder Girl Hair Face Blush Mineralny, pigment, paletka, krem, naturalny, róż do konturowania, cień, cosmetics i w ogóle. Ja po prostu jest to róż. Uwaga, uwaga. Co to jest za kolor obrzydliwy? Może ktoś to... Bardzo trudno się to rozsmarowuje. Jest jakby bardzo słabo napigmentowane. Kurde, to było coś, na co ja liczyłam, że będzie zajebiste. Ale na razie mi się najmniej podoba. Dobra, wiecie co? Może jeszcze nie skreślajmy i tak ładnie on pachnie tego produktu. Tylko weźmiemy go normalnie na pędzelek. O! Ogólnie kolor mi się średnio podoba. On powinien być taki trochę bardziej czerwony, a jest jakiś brązowy. Nie polecam robienia tych serduszek. Patrzcie, one się mi odcisnęły i to no nie wygląda spoko. Nie fajne. Wygląda jakbym była spalona, jakbym za długo siedziała na słońcu. What the fuck is this? Następna rzecz, jaką będziemy robić, to baking. Tak wygląda puder. Puder kosztuje 7 zł. Ogólnie jeżeli chodzi o opis. Naturalna twarz, makijaż, gładka skóra, długotrwałe, sypki proszek, kontrola oleju. Ogólnie w dużo rzeczach jest napis kontrola oleju, chyba chodzi o to, żeby kontrolować to, żeby skóra się nie przetłuszczała. Wodoodporny, mineralny, naprawiono makijaż, ustawienie proszku. Okej, ja mam jakiś taki naturalny kolor, chyba ten drugi nie jest biały, tylko taki, wiecie, jasny. Może uda nam się uratować jeszcze ten makijaż. Okej, kolor jest ładny, już widzę.
Okej, przez ten czas to się będziemy bakingować, będziemy robić nasze brewki. Jeżeli chodzi o produkty do brwi, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy kredkę do brwi. Mamy kredkę do brwi, która się prezentuje następująco. Ogólnie kredka kosztowała 8,50 i mamy opis taki. 1 sztuk brwi ołówek długotrwały, wodoodporny, sweatproof, jakby potoodporny. Wy się pocicie na brwiach? Brązowy tatuaż na brwi, barwienia, odcień, pen, liner, kobiety, przybory do makijażu. Ej, on ma eyeliner z drugiej strony! Znaczy jakiś eyebrow tint, ale możemy go użyć jako eyeliner. Świetnie, ponieważ eyeliner nie przyszedł. I w sumie to jest bardzo spoko zapakowane, jeszcze ma taką folikę jakby ochronną. Rozczesujemy sobie najpierw brwi. Mamy taką malutką końcóweczkę, którą ja lubię, można wtedy dokładnie sobie wyrysować brewki. Powiem wam, że z kolorem trafiłam chyba idealnie. A ja mam bardzo dziwny kolor brwi, bo to nie jest taki ciemny brąz. Nie jest blond, więc taki musi być naprawdę zimny, zimny brąz. Jeżeli chodzi o wygodę, troszeczkę jest za ostra po bokach ta kredka. Przez to trudno się nią rysuje, ale tak jest bardzo spoko, jak na 80, jak na AliExpress. Okej, tak się prezentuje brew. Myślę, że spoko. Kolorek jest bardzo fajny, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Teraz rysujemy drugą brew. Myślę, że tutaj naprawdę pozytywnie zaskoczył ten produkt. Eyebrows done. Ale jeżeli chodzi o kolor, o to jak się tego używało, to było mega spoko. Fajny, fajny produkt. Teraz przeczytamy sobie o maskarze do brwi, czyli jakby takim żelu, tylko że z kolorem do brwi. Więc tak, żel kosztował 5,50, co jest ok, bardzo ceną, czyli był bardzo tani, a był wysoko oceniany. Ma 5,5 gwiazdki, tak się prezentuje dość ładnie. 4 kolory tusz do brwi, krem, szczotka, mikroblending. Mikroblending? Takim czymś? Długotrwały, wodoodporny, żel do brwi, pióro, makijaż, kosmetyk, narzędzie. Wow, ale duża ta szczoteczka. O, obrzydliwy zapach. Pachnie farbą do ścian. Ale jeżeli chodzi o kolor, jest git. O Jezu, już się tutaj pobrudziłam. Do dupy jest to trochę szczoteczka, ponieważ jest taka duża i trudno złapać wszystkie te włoski. Jak już brwi są gotowe, to możemy zetrzeć baking i zobaczyć, jak się moja skóra pod nim prezentuje. Widzę, że nie jest źle. Jest ta buzia całkiem zmatowiona. Niestety z różem to dużo nie pomogło. Nadal wygląda, jakby miała brudną buzię albo poparzoną. Dobra, następną rzeczą, jaką zrobimy, jest zrobienie kresek tym tyłem jakby tego do brwi. Tutaj jakby nie oczekujmy zbyt wiele. Patrzcie, jak to jest jasne. Jak to się nie ma kolorku, kochani. Ogólnie, jeżeli chodzi o rzęsy, to zamówiłam maskarę i jest ta maskara, przyszła. Ale nie będziemy doczepiać rzęs, ponieważ ja praktycznie wszystkie rzęsy, które używam, mam z AliExpress, więc jakby one są dobre i nie muszę ich testować. I te najwyżej oceniane ja oceniałam, testowałam i mam dużo bardzo zdjęć, więc... Dobra, tak się prezentuje. Wyszło tragicznie, ponieważ to nie jest produkt do tego. Jak widzicie, to praktycznie nie miało kolorku, zrobiło takie plamki, no... Ale tutaj nie oceniajmy tego produktu za surowo, ponieważ to nie był produkt do tego. Okej, następną rzeczą, której będziemy używać już przedostatnią, jest maskara do rzęs do brwi, chciałam powiedzieć. Jest bardzo ogólnie ciężka, jest taka metalowa. Nazywa się Lash Power. Maskara kosztowała 8 zł. Tusz do rzęs, tusz do rzęs 4D, jedwabiste, wydłużone rzęsy, makijaż, rzęs... Tusz do rzęs, wodoodporne, objętość oczu, kosmetyki. Powiedzmy, że rozumiemy. Tak się prezentuje szczoteczka. Ja nie lubię takich drobnych szczoteczek, ale zobaczymy. Ja ogólnie jestem po laminacji rzęs, więc moje rzęsy będą wyglądać dobrze, tak czy siak. I pachnie bardzo ładnie. Kremem Nivea pachnie. Ogólnie to nie wiem, czy to będzie widać, ale on strasznie się jakoś tak rozwalił i tutaj mi pobrudził powiekę. W sensie ja nie dotykałam tą szczoteczką powieki. Jakby wiecie... Poplamiło mi po prostu to powieka, nie dotknęłam. Ale ogólnie rzęsy wyglądają ładnie. Nie zlepiły się. Okej, tłuszek na razie spoko. Gdyby nie to, że mi poplamił powiekę, to byłby naprawdę sztosem. Ale ostatnio też oceniałam ten tłuszcz do rzęs z Chińczyka. Też był przekozecki, więc nie wiem, co jest z tymi tuszami. Ja normalnie mam mega duży problem, żeby znaleźć dobry tłuszcz do rzęs. Mam chyba dwa, które serio są spoko. A testowałam naprawdę dużo, dużo kosmetyków w swoim życiu i mam ze dwa, które lubię. A tutaj drugi chiński tusz i drugi chiński tusz super. Normalnie nie lubię bardzo malować dolnych rzęs, ale teraz to zrobimy na potrzeby filmu, żeby przetestować. Ej, fajnie, jak mi to wydłużyło dolne rzęsy. Wow! Damn! Ładne są, nie zlepiły się. No, tusz. Chciałam powiedzieć, że spoko i mnie
Dobra, to musi zasnąć. Dobra, jedyny minus jest taki, że jakby rzeczywiście się bardzo odbija i brudzi wszystko dookoła. Jeżeli na przykład, nie wiem, byście to robili przed makijażem twarzy, potem byście sobie czyścili tą twarz, to spoko. Oj, dobra, chwaliłam go za wcześniej. Patrzcie, co się stało. On po prostu strasznie dużo bierze produktu. I tutaj jeszcze rzęsy też jakoś te... Ale wyglądam znowu jak Karyna. Niech tak zostanie. Następna rzecz, przedostatnia, bo wcześniej powiedziałam, że przedostatnia skłamałam. To jest rozświetlacz, który wygląda tak, ale ja jestem nim mega zajarana, ponieważ on na fotach wyglądał przecudownie. Zobaczcie, na żywo też wygląda przecudownie. Kosztował on 10,50, co jest bardzo mało, ale w sumie ten produkt też jest malutki. Miss Lara 3 kolor wyróżnienia twarzy, bronzer, paletka, makijaż, blask, kontur, twarz, shimmer, powder, iluminator, wyróżnik kosmetyki. Nie pachnie. Zaraz zobaczymy, jak się będzie prezentował na buzi. Na buzi jakoś tak go mocno nie widać. Nie, dobra, widać, daje taką fajną... Nie jest to taki mocny, taki wiecie, zwykły, złoty, błyszczący rozświetlacz, tylko taki magiczny, że tak powiem, daje taką różową poświatę. Naprawdę fajnie. Użyjemy go sobie jeszcze tak. Fajny, a jakby go w ogóle dać na... Czekajcie. Damy go na... O! No i teraz. Fajne, teraz daję taką taflę fajną. Okej, rozświetlacz jest naprawdę fajny. Nie jest aż tak fajny jak tutaj na zdjęciu, ale jest spoko. Okej, i teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli do czegoś takiego. To jest ogólnie takie dziwne, bo to jest taki jakby farbka do, taki tatuaż, taki odrywany do ust. I to jest taki trochę dziwny kosmetyk, ale wiecie, o co chodzi. Ja wziąłam sobie taki różowy kolor, kosztowało to 5 zł, nazywa się Romantyczny Niedźwiedź. Romantyczny niedźwiedź 6 kolorów, matowy łza, pól, błyszczyk wodoodporny, trwały shimmer, odcień ust, szminka, polsk, sexy lato, ust. Okej, okay, tak się to prezentuje, w ogóle nie wygląda mega smakowicie, jak jakiś słodycz, jak taki żelek. I z tego co wiem, to nakładamy to po prostu na całą buzię, jak się na całe usta. Ej, to jest mega słodkie! Znaczy, nie że smaku, tylko patrzcie, jak to świetnie wygląda. Dobra, teraz to zasycha. Ej, to ogólnie teraz wygląda fajnie. To wygląda już serio jak Karyna. Trzeba chwileczkę poczekać, aż to zaschnie. Ogólnie mamy różne kolory tutaj widzę. Ja wziąłam jakiś taki, nie wiem, jakiś w sumie, taki różowy. On powinien wyjść. A few moments later. Ej, serio się zafarbowało usta. Bardziej wyraziste. O nie, teraz wyglądają na jeszcze większe przez to. Bo są takie, wiecie, bardziej wyraziste, więc wyglądają na jeszcze większe. Ogólnie tam mnie bolą usta, a nic się z nimi nie dzieje, więc chyba nie jest to jakieś uczulające. Bałam się, ponieważ wiedzieli, to produkt, który nakładacie na wasze usta. Ładnie wyglądają. U mnie niestety wygląda to w ten sposób, że ja lubię używać bardziej nudowych pomadek, ponieważ mam duże wary i nie chcę ich jeszcze bardziej zaznaczać, ale jeżeli na przykład ktoś ma małe usta, to sobie nawet może je tym obrysować i wiecie, zedrzeć i to będzie taki tatuaż na usta. Nie wiem, fajnie, podoba mi się ten kolor też. Bałam się, że będzie taki trochę karynowski i będzie po prostu wisienką na torcie, jeżeli chodzi o ten makijaż, ale nie jest i jest spoko. Podkład daje ocenę 7, nie, 6, dobra, 6 na 10. Miejmy duże wymagania, jeżeli chodzi o podkłady, ponieważ się błyszczą bardzo, gdyby nie puder, no to byśmy się błyszczeli jak psu jajce, już i tak troszeczkę zaczyna prześwitywać, a mamy go chwilę. Podkreślił mi niedoskonałości na czole i bardzo dużo produktu było potrzebne, żeby... Dobra, nie, dobra, to tak 5 na 10, bo teraz widzę, że jest więcej. Bardzo dużo produktu było potrzebne, żeby zakryć całą moją twarz, a ja mam dość małą twarz. Nie, no dobra, mam dużą twarz, tylko ja próbuję szukać. Więc no, 5 na 10, nie był to najgorszy podkład, testowałam gorsze podkłady, które były normalnie drogie, bo on nie wyglądał aż tak źle, ale jeżeli mam jakieś niedoskonałości na czole, ja w tym przypadku mam jakieś wągry na czole czy coś takiego, to niestety on się nie nada. Myślałam, że będzie gorzej po prostu. Jeżeli chodzi o korektor, to ocenę daję 10 na 10. Kolor jedynie był zły, ale kolor, moja wina, ja dobrałam zły kolor. Korektor super się naprawdę sprawdził. Miał bardzo, bardzo porządne krycie i ładnie wygląda z innymi produktami. Dlatego spoko, korektor spoko. Nie wiem jak ze składem. Ja wam tych kosmetyków nie polecam, żebyście je sobie kupowali. Ja je tak sobie oceniam dla siebie. Jeżeli przeczytacie skład, znajdziecie tą akcję, przeczytacie skład i możecie mi napisać, czy jest spoko, to sobie będę używać dalej tego korektora, bo korektor będzie spoko i mi go sobie zatrzymał. Puder matujący. Ocenka 7 na 10. Bardzo, bardzo fajnie mi zmatowił buzię. Zakrył mi wszystkie takie niedoskonałości, pory i w ogóle. Jedyny minus jest taki, że produktu było naprawdę, naprawdę bardzo mało. I jak na taką cenę, no to
możemy troszeczkę więcej dołożyć i mieć naprawdę dużo więcej w takiej samej jakości produktu w drogerii. Więc troszeczkę drogo jak na AliExpress. Różowi daje niestety 0 na 10. Kolor był obrzydliwy, ta pieczęć się nie sprawdziła i ogólnie no... Następna rzecz to puder do bakingu. Aha, w ogóle go nie zdążyłam ocenić. Jak dla mnie spoko, podałabym taką 7 na 10. Nie było żadnego wow, ale też nie było źle. Nie wszedł nam jakoś mocno w jakieś zmarchy ani nic. Następna rzecz to ten rozświetlacz. Miałam też tak samo dużo oczekiwania, daję 7 na 10. Nie wyglądał jakoś zarąbiście tak jak na zdjęciach, ale też jest ok, jeżeli chodzi o inne rozświetlacze. Następna rzecz to kredka do brwi. Kredce do brwi dajemy 8 na 10. Ja ogólnie nie za często używam kredek, więc ja nie wiem i też jak ocenić taką kredkę. Ale w porównaniu do takich drogeryjnych i cena była dobra i tak w porównaniu z tymi kredkami, które używałam przez całe życie, nie jest tak źle. Ta końcówka jest do dupy, teraz jak sobie nawet próbuję... No dobra, na brwiach wygląda lepiej. Jedynie się nie sprawdzi jako eyeliner, ale dobra, ona nie do tego była. Nie może być aż tak surowa gata. Jeżeli chodzi o szal do brwi, daję tak 4 na 10. Szczoteczka była za duża i to był chyba największy minus. Jeżeli chodzi o kolor, był idealny, ale to też wiecie, szczęście. Wiecie, o co chodzi. Następna rzecz to maskara. Maskarę dajemy 3 na 10. Ja byłam na początku nią zachwycona, była spoko, a potem patrzcie, co się stało. I temu do ust daję 10 na 10 i serio zarąbiste, super się bawiłam używając tego i naprawdę fajnie wyglądają te usta. Mówię, u mnie troszeczkę to źle wygląda, bo ja mam duże usta i jeszcze bardziej je, to szczerze, mam malutkie teraz oczka, bo tego eyelinera nie widać, jest za jasne. Okej, i to by było na tyle, kochani. Jak wam się podoba ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę, postaram się nagrać jeszcze parę odcinków z ocenkami rzeczy z AliExpress, ponieważ widzę, że wam to się bardzo podoba. To jest fajne, ponieważ tych kosmetyków nikt inny nie testował z tego, co widziałam. To jest coś nowego, te rzeczy mogą wyjść albo bardzo spoko, albo w mega klapa, tak jak w przypadku tego różu, można się pośmiać, bo dla mnie też jest, wiecie, taki szok, ponieważ ja też nie wiem, jak te kosmetyki będą wyglądać na żywo. To by było na tyle, widzimy się, kochani, w następnym odcinku. Odcinki wstawiam w każdy poniedziałek i czwartek, w poniedziałek o 15:30, a w czwartek o 15:45.